Witam w kolejnym odcinku z gry Vintage Story i postanowione, czyli przeprowadzam się, ale muszę się do tego przygotować. Po pierwsze, co muszę zrobić? Muszę przygotować sobie troszkę cegieł. I druga sprawa, przygotować trzcinę na koszyki. W ogóle swoją drogą ostatnio przytargałem trochę tych nitek. Lniany sznur. Jak to działało? Okej, dobra, to ja tu chyba mogę coś zrobić. A jeszcze właśnie, a ze skóry? Jak to było? Ze skóry mogę zrobić namoczoną, naoliwioną spodnie z surowej skóry. Tylko? O, plecak łowcy, slotów 4. Ale to jest wyprawiona skóra. A jak się robi wyprawioną skórę? Stworzone przez marynowanie mięsa? No. Dobra, a to ma ile slotów? 5, no dobra, to jest lepsze. Ale po kolei, chwila, chwila. Czyli tak, mogę zrobić coś takiego. O, i mam jeden worek, super. A teraz czy... Nie dałoby się tego... zniszczyć jakoś? Nie wiem. Dobra, ale ja mogę zrobić sobie jeszcze dwa. Czyli robię coś takiego. O. O, ten mogłem włożyć. Czy ja to mogę jakoś zniszczyć? Mogę, super. Dobra, troszkę odzyskałem. A czemu nie mogę... A, dobra, już wiem. Bo w tym był nóż. O, i teraz... o, teraz właśnie, o, teraz mogę zniszczyć. Dobra. Okej, więcej nie zrobię, ale to już coś. Ale teraz tak, czy ja w takim razie mogę z tej... skóry. Tak? Dobrze myślę? Surowa skóra. Jak będę miał... będę miał... Aj, dobra, zrobiłem. Trudno. I co teraz? Konserwacja zakonserwowana. Po 48 godzinach zostanie przygotowana? Nie wiem, zrobię dwie. Nie pamiętam. Coś z tym było, kurczę, ale zapomniałem. No nic. Trzcina. Teraz tak, na duże koszyki potrzebuję... ze trzy by mi się przydały duże koszyki. Czyli 3 razy 8, 24. 67, 72 sztuki. No dobra. No, może ze dwa chociaż. No nie, no to nie 72, tylko 24, 48, tak? Będzie tyle? A, już wiem, o, już wiem, tam było. Tam było trochę trzciny. I co jeszcze? No fajnie by było mieć już ten... młotek wreszcie, czyli... no, znowu pada. Czyli przydałoby się przepłukać żwir jakiś. 6 sztuk potrzebuję. No, tak pewnie... no, z 6 klocków pewnie żwiru trzeba by przeszukać. Tak średnio licząc. Może miałbym farta i wystarczyłoby mniej, a może właśnie miałbym pecha i
jednak więcej. Tylko że tu chyba nigdzie żwirku żadnego nie ma. Musiałbym iść gdzieś kawałek dalej. Więc to chyba po prostu poczeka do przeprowadzki. Najpierw będzie przeprowadzka, a potem cała reszta. Myślę, że w tych miejscach, gdzie mam pozaznaczone, że tam była miedź, to już spokojnie mógłbym z tego sobie zrobić kowadło, tylko właśnie ten nieszczęsny młotek potrzebuję. 53, 24. O, no to już mam. O. Gdzie bym tu jeszcze... No dobra, tu jest jeszcze jakieś... no, bajorko, jeziorko. Może tu też są? Nie. Tu jest skała, żwirku nie ma. Ewentualnie tu jeszcze? Może? Trzeba by to zjeść. No i trawy jeszcze bym potrzebował sporo. Na te cegły, żeby sobie jakiś taki prosty domek zrobić. Łóżko mogę zrobić sobie na miejscu, nie muszę go przecież zabierać. Znaczy tak naprawdę trawę też mogę naciąć na miejscu. Piasek pewnie też się na miejscu znajdzie. Więc to już są takie rzeczy drugoplanowe. No i właściwie no wszystko na miejscu mogę znaleźć, tak jakby się nad tym zastanowić. Co powinienem zabrać w pierwszej kolejności? Cenne rzeczy. No, czarnoziem jest bardzo cenny. Co tu jest jeszcze cenne? Ziarenka są bardzo cenne wszelkiego rodzaju. No dużo mam tutaj rzeczy, które... No wszystko będę musiał tak naprawdę pozabierać. Ale zapomniałem właśnie, że można te plecaczki robić. No. Tylko ta skóra musi być przerobiona. No ale nic to. I tak mam już mam te, więc jest lepiej. Już będę w stanie zabrać więcej rzeczy. Czyli gdybym coś zabierał, to na pewno co to by było w pierwszej kolejności. Co mi będzie na miejscu potrzebne? Popatrzmy. Dobra, wezmę piasek. Nawet wezmę tą ziemię. Czemu nie? Grubo ciosany płot. Chyba nie, a stąd? Grot włóczni, skrzemie. Po co ja to trzymam w ogóle? To powinien wywalić, no to się przyda, ale to? No dobra, i tak będę musiał wszystko pozabierać, więc wezmę sobie na razie wszystkie, na początek wszystkie nasionka. Teraz się okaże, czy gdzieś mam, może ten czarnoziem też, czy gdzieś mam jakieś duplikaty. O, tu chyba tak, tak. Dobra, zębatki może wezmę, nie wiem, może tam do tego kupca zajrzę. Jeszcze mam dwa sloty na coś. Co tu ze sobą wziąć? Może to. I... A czemu mam patyki rozdzielone? O, teraz lepiej. I... A gdzie ja mam formę na młotek? Jeszcze tutaj? Aha, no już myślałem, że straciłem. No dobra, to formy też wezmę. Tylko się robi wieczór, więc nie ma co teraz się wybierać. Może jeszcze trochę pościnam trawy.
Już by znowu padało? A to niespodzianka. Tego żwirku by trochę trzeba było, no. To by było fajnie znaleźć nawet. O, o, o. Trochę trzciny też tu jest. Gdzie żwir był tam dalej? Muszę dalej dojść. Może. No dobra, zajrzę się. Może. No, wyskakuj z tej wody. Może mi się uda, może to nie było tak daleko, jak mi się wydaje. Tak naprawdę jeszcze powinienem dokładnie te ruiny przeszukać, ale to tam jest mniejsza o to. Glina. Tu gdzieś są. Gdzieś jest miedź. Ale to po prostu mogę tu przyjść. Żadna strata. Tu wszędzie jest piasek. To jest piasek, to jest piasek. Piasek też można przesiewać, ale chyba żwirek jest bardziej wydajny? Tak mi się wydaje, nie jestem pewny. To jest piasek. Ale to jest fajna rzecz. Dojrzały orkisz. Tym nie można pogardzić. Dojrzałe rośliny należy zbierać. Żebym teraz nie zginął, bo mam bardzo dużo cennych rzeczy ze sobą i stracić to byłoby naprawdę głupią sprawą. Gdzie ten żwir? O, tu jest. Tak, wreszcie doszedłem. Tylko łopaty nie mam, bo wywaliłem. Ostatnim razem. Łopata, łopata. Okej, łopata jest. A tak sobie, żeby mieć te z 3. 2. A ile z 8? Dobra, jeszcze ze 2. Okej. No już chyba nie zdążę, bo się ciemno robi. No dość spory kawałek odszedłem. I pada cały czas. Ach. To chyba zrobię cięcie i widzimy się w następnym dniu. A może jeszcze pokażę to przesypywanie, tylko teraz znowu będę musiał odkładać te rzeczy, bo niepotrzebnie to wziąłem. Gdzie ja w ogóle jestem? Jeszcze nie jest bardzo ciemno, ale zaraz się zrobi ciemno, czyli tu mamy trochę miejsca, można położyć, nie wiem, tam z 4 sztuki. Co tutaj cennego z tego może wypaść? No najcenniejsze jest, wiadomo, miedź. Cała reszta jakoś tam bardzo cenna nie jest. To mogę zostawić. No resztę tam nawet mogę mieć ze sobą, to mniejsza o to. No i zobaczymy, jaka jest wydajność. Chyba mam 14 samorodków, potrzebuję jeszcze 6. Kamień. Całe szczęście zauważyłem, że coś, aha, chyba to. O, dobra, to już jest jeden.
Całe szczęście zauważyłem, że nawet jeżeli mam wszystkie sloty zajęte w ekwipunku, wszystkie miejsca zajęte, to co znajdę, po prostu wypada jakby na zewnątrz. Także nie tracę. O, już dwa, dobra, niezła wydajność. Ale się ciemno robi. No, tu gorzej. Dobra, ostatni ten klocek i idę spać. Bo zaraz się driftery jeszcze pojawią i będzie kiepsko. No dobra, prawie jestem. Okej, czyli w pierwszym znalazłem dwie sztuki, w drugim nic. Więc to tak średnio wychodzi jeden samorodek na blok. Póki co. Ok, czyli mam 16. No to jeszcze 4. Właściwie gdybym miał coś zostawić, to może tą kościstą glebę na razie. To mi się nie przyda jakoś strasznie mocno. Te kamienie, które trzymam, to wywalę. Dobra, jest godzina 10. Czas spać, także widzimy się rano. Niestety zapomniałem zjeść kolację. I jestem głodny. To niezdrowo. To znaczy, niezdrowo być głodnym. Może nie tyle kolacji jeść, bo to z kolacjami różnie bywa. O. Okej, okay, jest już nieźle. No, dobra, mamy wczesny ranek. Może jednak tym się zajmę. Dobra, te dwie kubki do końca i idę korzystać z dnia. Zbudować sobie jakiś pierwszy domek. Taki zupełnie, zupełnie nowy, nie jakąś tam jaskinię, lepiankę. No chyba, że nie będę miał innej możliwości, no to będzie lepianka na początek, jeżeli tam mnie zastanie noc. No, w tym nie było nic, także średnia spada. O, okej, okay, jest jeden. To jeszcze trzy. Fascynujące zajęcie, naprawdę. Dlatego do tej pory tego jakoś w większej ilości nie nagrywałem, no bo jest to po prostu nudne. Okej, okay, dwa są. Zostawię to. Moje pszczoły będę musiał też przenieść, ale to pewnie bliżej końca. Okej, to teraz zostawiam. No i idę na moje nowe siedlisko, czyli południowy. Gdzie to było aż tak daleko? Tutaj, na południowy zachód. To mogę wywalić. Żwirek. A żwirek zostawię tu. Na później. Pewnie tu jeszcze, no nie pewnie, tylko, no, tylko po prostu tu wrócę, bo przecież będę musiał te wszystkie rzeczy pozabierać. Ten kamyczek był mi niepotrzebny. Nie wziąłem żadnego prowiantu. Mam nadzieję, że znajdę coś po drodze do jedzenia. Zapomniałem, ale tam jakieś krzaczki były po drodze. Chyba, że już wszystkie objadłem. Bardziej o w tę stronę powinienem się skierować.
i starać się nie zatrzymywać. Ktoś mi pisał właśnie, będę musiał spojrzeć jeszcze sobie na komentarze. A propos, w jednym miejscu gdzieś była miedź, tak z jeden czy dwa filmy temu, jak spacerowałem po okolicy, i też mi ktoś pisał o żywicy, którą gdzieś tam ominąłem. Znaczy, żywica nie jest mi w tej chwili tak bardzo potrzebna, bo i tak nie jestem w stanie zrobić żadnej. Znaczy, maszynę jestem w stanie zrobić, tylko napędu nie, bo wiatraku nie zrobię. Nie mam lnu. A propos lnu, właśnie jest dojrzały, więc nie może się zmarnować. Tą żywicę po prostu warto zbierać, bo przyjdzie taki moment, że nagle się okaże, że jakąś machinę się buduje i ups, nie ma. Zabrakło żywicy. Wszystko jest, wszystko fajnie tamten, a tutaj żywicy zabrakło. Dobra, mam zapasy. Znaczy zapasy. Mam jakieś drugie śniadanie, więc tyle przetrwam. Teraz gdzieś w tę stronę. Wilczy lasek dobrze by było ominąć, bo tam nadal było słychać jakieś wycia, jak ostatnim razem mściłem się na tych paskudnych stworach. O. Kolejna rzecz, którą warto zebrać. To była rzepka czy rzodkiewka? Rzepka. Dobra, jeszcze dalej. Kurczę, kawał drogi. No nie, parę kursów będę musiał zrobić. Pewnie nie wszystkie nagram. Ale część. Uuu, i żyto. Dobra, żyto jest bardziej przydatne niż orkisz. Orkisz się nadaje w sumie chyba tylko do karmienia tych, no, kur. O, miedź. No to już będę miał. Dobra, to wywalamy. Najmniej przydatna rzecz, albo po prostu zjem czarną porzeczkę. No i super. Już mam miedź na młotek. To sobie oznaczymy w standardowy sposób. I też na mapie to by dobrze było oznaczyć i tu wrócić. Nie CI, CU. To jest miedź. Kolor czerwony. Dobra. O! Jest i żywica, ale. No ziemię mógłbym wywalić. Dobra, ziemię przecież mogę w każdej chwili. Miałem wrażenie, że słyszałem wilka. Tak, słyszę zdecydowanie wilka. O, tu jest glina. Muszę przyznać, że naprawdę ta gra potrafi ładnie wyglądać, mimo tak prostej konstrukcji. Ale roślinność naprawdę podoba mi się tutaj. Szkoda na przykład, że nie ma więcej zwierzątek. Też chyba nie byłoby jakieś specjalnie trudne do dodania, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest len, ale jeszcze nie dojrzały. O, ale tam jest dojrzałe żyto. Dobra, czyli tak, plan jest taki, na kamienie wapienne. Najpierw przeprowadzka, potem. Czy też domek najpierw, nie wiem, no, przeprowadzka do domku jakiegoś takiego prostego.
I potem jakieś poletko. Co to ma znaczyć? Tu deszcz pada. Nie ma padać. Nie zgadzam się. Nie wyrażam zgody. O, glina. Nie wyrażam na to zgody. O, torf. Tu nie miało padać. No nie, no dobra, trochę może padać, byle nie za dużo. Bo to też pewnie sprzyja roślinkom. Jak to wygląda? Co to jest? Piasek łupkowy. Tam jest. Tu są jakieś ruiny. Tam jest, no, kupiec. Dobra, myślę, że tutaj trzeba by zrobić tak. Ściąć trochę tej trawy. Tak na chwilę. Tymczasowo. Zrobić pierwszy, no zresztą można odłożyć, zrobić pierwszy koszyczek, żeby zrzucić tutaj rzeczy różne. O. Zrobić drugi koszyczek. Żeby kolejnych parę rzeczy wrzucić. Nie, to akurat zabiorę ze sobą. To. Trawa może zostać. No i teraz. Wypadałoby zrobić jakieś. Jak to się robiło? No, zapomniałem. Jasna cegła. A, i gliny nie mam. Dobra, gdzie ta glina była? Tu. Kawałek na północ. Torf i glina obok siebie. Szkoda, że tej gliny. Tu jest, kurczę, dziura. Niedobrze. No nic. Nie zauważyłem jej. Trudno. Może to nie jest dobre miejsce? Zasypię tą dziurę najwyżej. Najgorsze, żeby nie było po prostu tam. Olen. Najgorsze, żeby. Znaczy najważniejsze, żeby nie było pode mną żadnej jaskini. Bo będę słyszał w nocy dziwne dźwięki. Dobra, może teraz tak. Tak, i jak to dalej było, tak? Czego mi zabrakło? O, czego mi zabrakło? Gliny? Tak, gliny mi zabrakło. No dobra, a jakbym tu budował teraz sobie chatkę, no to ona by mogła być na przykład tak, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery na pięć, tak? Na razie takie maleństwo jestem w stanie wbudować. Trochę mało. Powiedzmy, że nie wiem, tu by były drzwi, tu jakieś okno. A nie, no tu jeszcze jedną tą by się przydało zrobić. Torf. O, tu coś jest. Ciekawe, co to będzie. W dzbanku, góry. Nasiona, o. To akurat fajnie.
No, nawet mogę je zabrać. Soja? Soja. Nasiona soi. Czemu nie? To. Tu mam mieć pod samym nosem. A tej to nawet nie będę zbierał. Po prostu zostawię ją dlatego, żeby wiedzieć, gdzie kopać. Bo na razie tyle, żeby. Pada. Tyle, żeby zrobić młotek, to już mam. No dobra, na pewno domku nie zbuduję jeszcze w tej części. Chociaż jest dopiero południe, więc w sumie. To tak na dobrą sprawę mógłbym jeszcze tutaj pokopać tej gliny odrobinę. No ale nie mam z czego sensownego dachu zrobić, tak żeby było mieć jakieś deski, no kłody przynajmniej. Ale tam jakieś sosny rosną, to najwyżej po nie pójdę i coś zetnę. Nie mam też. Kurczę, słyszę chyba driftery, to znaczy, że są podziemia pode mną. Chyba. Ale czemu ja nie mam żadnej pochodni? Pewnie gdzieś ostatnim razem zagubiłem. O, ale jest żwir. Jakbym chciał przesiewać coś, przepłukiwać. Dobra, czyli jak to było? Tak, tak. Glina i trawa. Dobra, mam 16 sztuk jeszcze. Czyli tak, dajmy na to, że. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 na 5 zrobiłem. W którą stronę sobie zrobić drzwi? Najwyżej będę przebudowywał. Powiedzmy, że tu. Albo tak naprawdę mogą być z dwóch stron. I zabrakło mi tym razem trawy. O, ale już chyba nie pada. Czy pada? Nie, nie, pada. Kurczę. Ale tak. Tak jakby mniej niż tam. Nie tak ulewnie. Dobra, jeszcze może parę. Tyle, ile dam radę. 4. Gliny brakuje tym razem. Okej, 12. To będzie naprawdę malutka chałupka na początek. Może bym przedłużyć jeszcze? Może. Ale zbiorę trawę, wykorzystam ją. No, nóż mi się skończył. Nóż tu. Dobra. Wilki słyszę z daleka.
czyli te wredne stwory gdzieś tu w pobliżu są. To zepsuło się całkiem? Może. No dobra, no to tak wyglądają przygotowania do przeprowadzki. Buduję pierwszy domek. Właściwie drugi. Okej, chyba jeszcze mi coś tu starczy. Glinę mam. I znowu trawy zabrakło. Czyli tak. Może drzwi będą z tej strony. A tu drugie. Tu okna. Może tymczasowo. Tak. No i to już byłby dach jakiś. Czy mi się uda coś jeszcze ściąć? Tu jest żwir. Jaki to jest żwir łupkowy, ale to jest błot. Aha, dobra, to jest normalny żwir. No z błotnistego żwiru nie da rady nic zrobić, ale z łupkowego jak najbardziej. Dobra, zobaczmy, czy tu mamy jakieś ciekawe drzewa. Może dach bym zrobił faktycznie z sosny tym razem. Nic na niej nie ma. Można ją ściąć. Moim toporem miedzianym, który znalazłem w dzbanie, o dziwo. No dobra, ale tu będę tego zdecydowanie więcej potrzebował. W sensie więcej sosny. Ta taka samotna, to może jej nie będę ścinał. Dobra, to tylko mały warchlak. Już myślałem, że... to pewnie świnia, znaczy dzik. O, tu jakieś mini ruiny. Naprawdę mini. Na tym drzewie, czy tu coś jest? Chyba nie, dobra, zetnę je. Okej. Ile mam? 16. Pewnie będzie mało. Jaki duży był ten domek? Kurczę, nie policzyłem. A na pewno za mało to jest to, co teraz chciałem. Tu jest żywica. To tego drzewa nie ruszam. Bo jak zetnę, no to żywica przepadnie. A udało mi się szyszkę znaleźć? Nie. Czasem wypada szyszka. Że można posadzić drzewo, ale tym razem nie, a na tym? Dobra, to też mogę ściąć. I zobaczę 16 już w grze. I zobaczę, ile dachu będę w stanie tego zrobić i chyba na tym zakończę odcinek. Może to będzie... O, ale tam też jest żywica, tylko jej nie sięgnę. Musiałbym tu sobie jakąś, nie wiem, coś wybudować, żeby tam po prostu ją zdobyć, dosięgnąć do niej. Ale to może nie teraz. Nie jest to teraz aż tak istotne. O, dzik. O, i już mój domek widać. Mam sporo miejsca, tylko trochę mnie
Martwi ta dziura tutaj. Tu. O ta. No nic, na razie nie będę do niej zaglądał. Ale gdybym chciał zrobić dach, to bym go mógł. Oczywiście nie w ten sposób, tylko w ten. To nawet nie miało tak być, kurczę, no. Ech, to miało być tak. Oczywiście źle zrobiłem. Nie miał być płaski, no. Miał być taki bardziej estetyczny, czyli spadzisty. Kurczę, budowanie będzie trudniejsze, jak mi się tu będzie ten piach osypywał. A, no, o tym nie pomyślałem. W poprzedniej serii piach po prostu służył jako budulec, a teraz będę musiał robić po prostu ten zlepiać z błota, żeby się nie zapadało. No nic. Myślę, że na tym skończę początek mojej przeprowadzki. Co ja tu jeszcze mam, to mogę zostawić. Resztę ze sobą zabieram. No dobra, także to tyle w tym odcinku i widzimy się w następnym, gdy będę przeprowadzkę kontynuował. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.